Małgorzata Kożuchowska jest obecnie jedną z najbardziej lubianych i cenionych przez widzów polskich aktorek. Gwiazda angażuje się w wiele kolejnych projektów, przez co zdecydowanie nie zwalnia zawodowego tempa. W podobnym zamieszaniu stara się jednak znaleźć czas dla swojej rodziny. Mąż oraz synek są dla niej najważniejsi, dlatego też spędza z nimi każdą wolną chwilę. Małgorzata Kożuchowska szczerze o swoim życiu prywatnym. Od 2 lat nie byliśmy w kinie ani na kolacji. Teoretycznie moglibyśmy zrobić sobie wolne, z Jasiem została albo opiekunka, albo babcia. Zależy nam jednak, aby razem wykąpać synka i razem go usypiać. Przygotowujemy z Bartkiem kolację, rozmawiamy, oglądamy mecze, filmy. Stałam się domatorką i bardzo dobrze się z tym czuję, ujawniła szczerze Małgorzata Kożuchowska jakiś czas temu. Aby móc długo cieszyć się zawodową aktywnością oraz czasem spędzanym z rodziną, gwiazda pamięta o okresowych badaniach i bieżącym dbaniu o swoje zdrowie. Artystka podzieliła się niedawno z fanami wynikami USG piersi, na które się zdecydowała. W głosie Kożuchowskiej czuć było ulgę oraz radość. Przy tej okazji aktorka zaapelowała także do fanek o pójście w jej ślady. Kożuchowska ujawniła wyniki badań i zwróciła się do internautów. Cześć, dziewczyny. Dziś zrobiłam coś dla siebie. USG piersi. Jestem zdrowa. To trochę stresujące, nie ma co udawać, ale warto to zrobić. Ponieważ kiedy szybko zareagujesz, jesteś w stanie całkowicie się wyleczyć, powiedziała Małgorzata Kożuchowska. Ujawniając także, iż czekają już na nią całkowicie nowe zawodowe wyzwania. Jestem więc z siebie dumna, mogę ze spokojnym sumieniem wracać do syna. Mężej wymyśleć nowe projekty, którymi będę was zaskakiwać, stwierdziła zadowolona z wyników badania artystka. Fani niezwykle cieszą się, że zdrowiu popularnej aktorki nic nie zagraża i może niezmiennie rozwijać swą owocną karierę. Sama Kożuchowska chciałaby za to, aby jak najwięcej fanek poszło jej śladem i zadbało o siebie w podobny sposób. Małgorzata Kożuchowska, fryzury krótkie. Już 12 lat minęło od kiedy znana aktorka odeszła od popularnego wśród kobiet problemu splątanych, źle uczesanych lub zniszczonych włosów. Krótkie fryzury są nie tylko praktyczne, ale także i oryginalne. W jednej z rozmów z Plotkiem przyznała, iż wie, że wiele kobiet w kraju czesze się na Kożuchowską. Artystce ten fakt bardzo schlebia.
Małgorzata Kożuchowska, fryzury 2018. Ten rok był dla Kożuchowskiej szczególny. Po wielu latach zakończyła przygodę z serialem TVN Druga Szansa, w którym występowała przez 2 lata. O rozwoju jej kariery nie omieszkamy wspominać na pitlo.pl. Także w tym roku otrzymała angaż od Patryka Wegi w jego najnowszej produkcji kryminalnej Plotki Breslau. Gwiazda na potrzeby gry uznanego reżysera musiała przyfarbować włosy na brąz, przedłużyć jeden z boków i niemal wygolić drugi. Poza rolą Małgorzata Kożuchowska trzymała się tradycyjnej, popularnej w Polsce fryzury w kolorze jasnego blondu. Małgorzata Kożuchowska, nowa fryzura 2018. Kożuchowska w tym roku, oprócz nielicznych zmian związanych z rolami, pozostała wierna ulubionej krótkiej fryzurze, za którą tak szaleją Polki. Gwiazda w nowej fryzurze pojawiła się zaledwie kilkukrotnie na planach zdjęciowych. A raz nawet zaskoczyła powrotem do czasów sprzed 2006 roku i doczepieniem sobie brakujących kosmyków. Krótko i do tyłu oto sekret Kożuchowskiej na świetny wygląd. Nic nie wskazuje, by w najbliższej przyszłości coś miało zmienić się w tej kwestii. Kożuchowska, fryzura tył. Styl fryzury Małgorzaty Kożuchowskiej zależy od tego, jak bardzo gwiazda ma ochotę zaszaleć. Są okresy, w których włosy na jej potylicy są dosyć długie, są też takie, gdy decyduje się na zrównanie ich ze skórą. Nie zawsze również jej włosy pozostają postawione. Zdarza się, że aktorka ma ochotę zaczesać je na bok, a wtedy także wygląda doskonale. Fryzura Kożuchowskiej komu pasuje? Krótkie włosy nie pasują każdemu i sprawienie sobie fryzury na Kożuchowską może nie być najlepszym wyborem. Nie istnieje jednak lepszy sposób na dowiedzenie się tego, jak swoiste pójdzie na żywioł. Ze 100% pewnością jednak krótkie włosy pasowały będą kobietom o budowie ciała podobnej do gwiazdy i lubiącym blond. Jak Małgorzata Kożuchowska spędziła Boże Narodzenie? Piękne zdjęcia. Nawet w Boże Narodzenie artystka nie zamierzała więc próżnować i pokazała obserwatorom, jak spędza ten rodzinny, spokojny czas. Gwiazda wraz z najbliższymi wybrała się w Tatry. Aby tam w spokoju odpocząć oraz oderwać się od zgiełku miasta i presji związanej z prezentami, czy też przygotowaniami. Co ciekawe, Kożuchowska chętnie udostępniła w sieci zdjęcia ze swego wyjazdu.
Na pierwszym z nich widzimy artystkę w ogromnej, zimowej czapce na tle ośnieżonych drzew. Drugie za to przedstawiają już w domu, kiedy zerka przez okno na górski krajobraz wraz ze swymi dwoma psami. Się uśmiecham, bo pięknie jest w tych górach naszych. Napisała Kożuchowska pod jedną z fotografii. Przy takich widokach trudno oderwać się od okna. Dodała pod kolejną. Co fani Małgorzaty Kożuchowskiej sądzą o jej świątecznych fotografiach? Fani są naprawdę zachwyceni pięknymi zdjęciami uwielbianej artystki. Cieszą się przede wszystkim z tego, że Kożuchowska nie powstrzymuje się przed dzieleniem z nimi prywatnymi. Rodzinnymi chwilami spędzonymi poza planem filmowym, czy też z hobby biznesowymi imprezami. Pani Małgosiu, podziwiam panią. Dla pani zatrzymał się czas. Zawsze tak ślicznie pani wygląda, napisał pod fotografią gwiazdy jeden z fanów. Pani Małgosiu, przesyłam serdeczności. Pozdrawiam panią ciepło i świątecznie, dodał kolejny. Oczywiście, że góry nasze są piękne. Zwłaszcza gdy spotyka się tak piękne góralki, jak ta na zdjęciu, żartował w przyjazny sposób inny internauta. Co ciekawe, na wiele komplementów mogły także liczyć. Psy Małgorzaty Kożuchowskiej. Fani wręcz się w nich zakochali. Pozdrawiam świątecznie, cudowny widok. Zwłaszcza z pieskami, które też mogą nacieszyć się wraz z panią atmosferą świąt, stwierdziła jedna z zachwyconych fanek.